Po raz drugi w tym roku na Ostródzkim Zamku swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie Społecznej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Ostródzie. 25 kwietnia odbył się koncert wiosenny, podczas którego zgromadzona publiczność była świadkiem występu 16 muzyków. Placówka muzyczna powstała w 1995 roku. Mimo upływu lat, a także rozwoju przeróżnych sposobów na spędzanie wolnego czasu i rozwijanie swoich talentów, szkoła nie ma problemu z naborem nowych podopiecznych. Nie mamy problemu z nowymi uczniami, ponieważ muzyka zawsze jest przyjazna zarówno młodszemu pokoleniu, jak i starszemu i wiele jest zainteresowań muzyką klasyczną. W szkole muzycznej swoje pierwsze kroki mogą stawiać dzieci od 5 roku życia i takich maluchów wcale nie brakuje. Mamy dział umuzykalniający, są to 5-latki, które po pół roku pracy mogą podjąć już próby gry na instrumencie w formie indywidualnej. Prowadzimy zajęcia umuzykalniające dla maluszków i te osoby, które już mają gotowość do indywidualnej nauki, jak najbardziej rozpoczynają grę na instrumencie w formie indywidualnej. Dla wielu z nich taki koncert i występ przed publicznością to duże przeżycie i wyzwanie. Jedni z presją radzili sobie świetnie, inni troszeczkę gorzej, ale trzeba pamiętać, że to ich pierwsze muzyczne kroki. Na zakończenie wiosennego spotkania wystąpił nauczyciel Stanisław Małachowski z zespołem Moria. Z 19 maja w sali reprezentacyjnej Ostródzkiego Zamku o godzinie 14:30 odbędzie się koncert z okazji Dnia Matki.